Symbolicznym zawieszeniem pierwszej kłódki zakochanych w specjalnie przygotowanym do tego miejscu burmistrz Lubania oficjalnie otworzył nowo powstały zakątek miłości na lubańskich Błoniach przy Siekierce. Ma to być takie miejsce odpoczynku dla tych, którzy idą na osiedle Piast lub idą w stronę miasta z osiedla Piast, chcą przysiąść w przyjaznej, ładnej atmosferze z ładnym widokiem na tak zwane nasze Błonia. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie wszystkie młode pary, aby przychodziły tu między innymi po to, żeby zawiesić taki dowód swojej, powiedziałbym, miłości, czyli kłódki, bo po to jest przygotowane między innymi te cztery takie barierki, które Państwo widzą w samym centrum. Odpoczywajmy, korzystajmy w sposób mądry, przychodźmy tutaj z dziećmi, przychodźmy ze swoimi, powiedziałbym, miłościami, większymi lub mniejszymi, korzystajmy z tego obszaru, bo nie ukrywam, że jest też plan na dalsze zagospodarowanie okolic Siekierki, aż w stronę, powiedziałbym, straży pożarnej, bo do rzeki trzeba się w końcu wreszcie ponownie zwrócić, a nie być ciągle do niej odwrócony plecami. Przygotowaniem zakątka według projektu, a także bieżącym utrzymaniem zieleni i porządku w tym miejscu będzie zajmował się Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Metaloplastyka wykonana przez firmę, która została wyłoniona w zamówieniu publicznym z Bydgoszczy. Pan, który między innymi zajmował się renowacją takiego starego mostu w Bydgoszczy. Nad tym, można powiedzieć, taki nie tyle rzemieślnik, co artysta po prostu. I tutaj dużo jest jego właśnie wizji w tym końcowym wykonaniu. Myślę, że to wygląda świetnie. No i kwestia nasadzenia tych pięknych kwiatów, plus uporządkowania tego terenu, oświetlenie takie dyskretne, podkreślające. Myślę, że takie miejsce magiczne, nowe na mapie Lubania. Jeszcze jeden krąg dookoła, jeden gości sprawni. Trąbka budzi na tym koła, mazur to ostatni. Jeszcze jeden krąg dookoła, jeden gości sprawni. Trąbka budzi na tym koła, mazur to ostatni. Skąd nazwa zakątek miłości? Zupełnie przypadkowa. Pojawiła się podczas jednego z wywiadów z panią, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o zagospodarowanie pod kątem zieleni, tutaj to wszystko przygotowała z panią Polanicą Tarnowską, z panią Grażyną Polanicą Tarnowską, która jest architektem zieleni i między innymi te wszystkie nasadzenia, które mają Państwo tutaj do wglądu, to są jakby jej pomysły zrealizowane i mam nadzieję, że w przyszłych latach będą one procentowały, bo będą pojawiały się różne kolory jakby w tych miejscach. Pomysł na taki zakątek w Lubaniu wyszedł od burmistrza. Radni przychylili się do jego koncepcji i tak w Lubaniu powstało kolejne przyjemne miejsce na chwilę wytchnienia. Przypominam sobie, że tu jeszcze parę lat temu były garaże blaszane, tak, a teraz jest miejsce do jakiegoś wypoczynku, odbywają się imprezy. Także myślę, że to bardzo korzystnie dla miasta jest, żeby ten teren dalej wyinwestować i żeby tutaj coś się działo. Teraz lubaniakom nie pozostaje nic innego, jak odwiedzić zakątek miłości, najlepiej z drugą połówką. Warto dodać, że miejsce jest kolejnym w Lubaniu obszarem objętym monitoringiem.